Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. Niestety nie wziąłem sobie śrubki w pośpiechu. Z dziurki zabrałem kamerę. Patrzę, tu nie ma śrubki. Próbowałem taśmą izolacyjną ją jakoś złapać, ale mnie, no nie da się. Nie da się. Dzisiaj Chris tłucze przy rzepaku, tłucze na warsztacie, tłucze przy rzepaku, tłucze już przy wszystkim. No i może teraz trochę z nowej perspektywy, nie wiem jak to w ogóle będzie widoczne. No ja to może palnicho, ale może jakoś tam opryskiwać, może ten rzepak. Jest lepiej niż było, ale dalej szału nie ma. O, bo tak bym powiedział, ładnie bym to nazwał. Trochę się tutaj podgonimy z prędkością. Nie no, dychę to przesadziłem. Może jakieś tam 1520 obrotów. Ciśnienie 4 bary. No i dobra, wystarczy. Tu sąsiad ostatnio wykonywał orkę. Po poplonach też mu to urosło, ale zwalił wałkami. Zobaczcie, co tak się przykryli. Rzeczywiście. A jak jest różnica orka bez orka? Ta moja ziemia płasko sobie leży, a po orce jest tak do góry wyniesiona, że ho, ho, ho. Różnica 20 cm się zrobiła. Ale nic. Tak wam mówiłem, zamysł był dobry. Wykonanie było złe z tym rzepakiem. No ale ten październik był nadzwyczajnie, od połowy października gdzieś przyszło to ciepło. Dzisiaj mamy 17 stopni, 16. Godzina 16:30, Chris jedzie. Aha, mapa mi uciekła, dobra. Uciekła. Teraz to może zaznaczyć, a Łosiu ty. Tu jest z tyłu rogu kapitalny. Jeśli chodzi o jego wzrost, czekajcie, bo belkę uderzyłem. Co on ma się tutaj? Co on tak się wyrozbuje? A co to? Nie rozłożył się te palce? Nie, już się rozłożył. Tak gdzieś wpadam w tym ubrocie jak dzikus. No i chciałem wam z przodu pokazać fajny słoneczny dzień, ładnie widać. Kubuś jest po diagnostyce. No i znowu ten zawór na pompy Komoreya powoduje te skoki ciśnienia. Ja już nie wiem, o co to chodzi. To trzeba będzie chyba ze sterownika nowy kabel poprowadzić po prostu do tej i zobaczyć w ten sposób, czy ten kabel gdzieś tam nie jest, czy nie jest przełamany. To jest aż niemożliwe, że oryginalny Delphia i dalej takie numery są. Obsada? Tak, u wszystkich, tylko u wszystkich jest duży, 15-20 sztuk na metrze. Ale jest całkiem nieźle, nowy powychodził. Ale mam plantację jeszcze lepszą. Tu jest trochę mniejszy ten rzepak. Wyznaczyć. Znaczy, no nie jest duży, no bym powiedział, że to jeden z takich mniejszych rzepaków. No ale to nic, tu jest dobra trójeczka. Tu niby poruszamy się teraz po dwójce, ale w to nie wierzcie. U nas nie ma dwójek, już wielokrotnie wam mówiłem, że jakiś nic z lat chyba 70. porobione te próby glebowe, no nie wiem jak oni to w ogóle wtedy robili, jak to kalkulowali. Gdzie to u nas dwójka? Na dwójkę tam bym musiał was zabrać i wam pokazać drugą klasę. Kiedyś byłem u rolnika 4 km stąd. Talerzowałem u siebie, tam gdzie właśnie jest najlepszy rzepak. Tam niby też jest 2-3. Kurzyło się jak diabeł, pojechałem do niego i mówię, i gdzie tam pan talerzuje? Jaka tu klasa ziemi? On mówi, trójka. Masło takie, mówię wam, śledzie się ciągnęły. A u nas siwy dym. No to jakie to są dwójki? Jakby pewnie zrobił deklasyfikację gruntu, to ja nawet nie wiem, czy by się w trójkę łapało. Pewnie w 3A, w 3B, a nie w dwójkę. Dwójka, pod spodem piasek.
Jeszcze takie dwójki nie widziałem, ale no, tak działamy na tych dwójkach, trójkach się koło. Ja uważam, że to są trójki. Żadne dwójki nie są. No i tak, są miejsca lepsze, są miejsca gorsze. Ja dzisiaj jadę na samosiewy. Trochę jest, nie ma dużo z tego względu, że to był tym gruberem zrobiony po tym opadzie 30 litrów. Co się później stało, te samosiewy powychodziły i nim poszła w to wszystko talerzówka, to te samosiewy dużo wygnębiliśmy talerzówką. Potem roztrzepała to jeszcze na wszystko broda. Można by powiedzieć, że tych samosiewów naprawdę mało zostało. Mało tych samosiewów zostało. Także one tutaj mi w ogóle nie zagracały praktycznie drutowi temu rzepakowi. Nie wpłynęły jakby na jego wysokość, tak? Te samosiewy, on praktycznie z nimi tutaj mało co konkuruje. Ich naprawdę nie mam tak dużo jak po bezmorce. Nie będę mówił, kogo to jest zasługa, bo to zasługa kombajnisty. Jak dobrze sobie kombajn ustawisz, to i później nie ma dywanu w polu i naprawdę to widać, że tu nie ma dywanu. Przede wszystkim jeszcze samosiewy te było robione po skosie, tak jakby z głupsza zacząłem ten obszar, tak, gdzie te pole po skosie talerzówką. Mówię, dziadek, jedź po skosie, lepiej ta słoma się porozciąga. Tu i naprawdę było w brud, bo ta pszenica po kukurydzy była no, praktycznie regulowana. Jak ona tam miała, nie wiem, ze 30 cm. To już był moment w pacierzu, z tego względu, że było zimno, wypuścimy ją naturalnie. O, tu jest peś. By tak fajnie przyjechał, jeszcze byłoby możliwość, bo jutro niby nadają wiatr 50 na godzinę. To dzisiaj chyba zrobię tylko te rzepaki większe, które uważam, że rokują, jeśli chodzi o jakiś tam plon, o jakąś tam nadzieję na cokolwiek, to te będę robił. Żadnej regulacji na razie nie przeprowadzam, zabiegu grzybowego nie robiłem żadnego, bo chyba już nie ma na co, bo już przymrozki, nie przymrozki były, dlatego tutaj no też jakieś tam ciepłe dni. W listopadzie już jakieś tam pierwsze nadają jakieś ochłodzenia. Zresztą no, szykujemy się do akcji, kukurydza mocno intensywnie. Dlatego te czujniki idą na diagnostykę, na wymianę olei, na to, na tamto. John Deere naprawiony, można by powiedzieć, błąd na pewno się nie świeci. Teraz ten olej z skrzyni biegów trzeba wymienić, bo by tam z nim pojeździć z pół godziny, wrzucić kubetę. Na noc spuścić ten olej. W 80 muszę wymienić od oleja, bo tamtędy ucieka mi powietrze. Też jest przywieziony, bo traktor jest sprawny, no to wiadomo, nie zapniemy mu dwóch plonarów, tak, no ale takie dwie czwóreczki, no przecież z powodzeniem kiedyś ściągał jeszcze większe przyczepy, taką, nie wiem, jak ona się nazywała, ale D83, no to tam 14 ton wchodziło, no 14 nieraz, bo chyba 13 i pół, to się wysypywało, no, ale takie 12,5 tony, 13 ton bez problemu, no jakby tak, no można powiedzieć dwie szóstki z nadkładkami, albo dwie czwórki z podwójnymi nadkładkami. No tak można by sobie to przyjąć. I jeździła z powodzenia nawet tam, gdzie mam kukurydzę na Świdnicy, ojciec jeździł do Burkatowa. Tam był jakiś skup, jakiś tam SKR, czy to tam jeszcze wtedy to było za jego czasów. Teraz to może któryś tam właściciel z kolei. I tak sobie dziadek jeździł tamtędy 80-ką właśnie tymi kamieniami, jak ja nie raz tam jadę, tam jest droga taka z kamieni. No żal, bo tam wiele osób mogło uciec sobie bokiem, wcale nie wyjeżdżać na główną drogę, po co jak ja mam sobie jechać, nie wiem, na Zagórze Śląskie, tam sobie tu skręcił, pojechałbym tędy, wyjechałbym tam i ja już na Świdnicy się nie pakuję, potem mam stać na tych światłach, na tym wszystkim, no nie wiem dlaczego przez tyle lat jeszcze nikt na taki mądry pomysł nie wpadł i kamienie są, to tylko po prostu jakieś jeszcze tam tą drogę poszerzyć, bo jest gdzie, żeby dwa auta się mijały czy coś. Dla nas byłoby lepiej, rolników, dla tych, co
dojeżdżają na przykład do wagonu Świdnicy do pracy, byłoby lepiej, ale jakoś to tak po jedną drogę nam zrobili tam, gdzie mamy te, gdzie Grzegorz gospodarzy. Tam nam wyrównali jakąś frezowiną, bo wymieniali asfalt i frezowinę tam rozsypali, no bo coś tam zrobili, no ale no tam już mówię, gotowe podłoże, te kamienie już x lat, te okrągłaki tam leżą. No i można byłoby to zrobić, tylko pewnie za co, to jest odcinek, nie wiem, 2 kilometrów myślę. O, widać, że się myliłem wtedy, przejeżdżając za daleko. No ale no nie ma chętnego do zrobienia tego odcinka. Nawet bym chciał wam coś pokazać z kamery, jak to wygląda ten rzepak, to po prostu nie będę miał jak, nawet tutaj jest ściągnął, bo tą taką się kręciłem i zaizolowałem ją do lusterka i mam nadzieję, że coś tam widać tego rzepaku. Może ja nawet tę trochę kamerę bym skierował w tamtą stronę, nie, przecież nie musicie tak bardzo oglądać, już mnie znacie, chociażby z ostatniego filmu, gdzie awarii uległ John Deere, awaria WOM była. Nie wiem, czy też po prostu nie, tak wam mówiłem, wspominałem podczas siebie, czy ja nie uniosłem się emocją z tą głębokością, czy jak nie wyciągnąłem też trochę tej gorszej ziemi spod spodu, bo jednak szedłem ostro na 27 cm. No to była spora ilość, no 23-24, no niby 6 cm, niby to łapy. Myślę, że nie, po prostu no za płytko mi się to wszystko wsiało, no i stąd tutaj są takie, a nie inne niuanse. To zaraz się widzimy na najlepszym rzepaku, bym powiedział, w gospodarstwie. On jest tam największym, może nie jest też obsada jakaś tam wygórowana, ale no naprawdę tam najlepiej jakby zareagował na te moje zabiegi odżywiające. Pozdrawiam. Chciałem wam zaprezentować teraz rzepak chrobry. Rzepak chrobry. Tu na górce, na piachu. Jest najlepszy. To był te pierwsze siane w sobotę. Jak tylko przyjechałem w piątek, był siany w sobotę. Ale on tylko tu jest na górce taki. Niestety. Muszę to powiedzieć, że on jest tylko tutaj na górce taki. Gdzieś szczegółowe jakieś filmy z tego rzepaku, to naprawdę gdzieś się wybiorę z telefonem i mam tak krótko w mopsie gdzieś tak stanę, a może na górze. No i wyjeżdżamy z piachu i tu już go nie ma. A dlaczego w piachu jest, a na dole go nie ma? W piachu nie było słomy. W piachu siewnik zanurkował głębiej kółka. No i on w piachu jest. No i co mam wam powiedzieć? No i już jest coraz gorzej, jeśli chodzi o obsadę. I to muszę się skupić od sąsiada, bo już pszenica jest. Tego mówię, takie pola, gdzie mam pszenicę, nie pszenicę. Sąsiad też pryska pszenicę. Widać na chwasty jeszcze sobie działają, boję, no co, zaś na ryzyko pojedziemy, ale tym razem pojedziemy z jesieni, może po akcji kukurydza, bo opryska jeszcze 20 parę hektarów, to tam 2 opryskiwacze, mi się wydaje, że to będzie 20 parę hektarów, no najpóźniej to będzie ta na pewno listopadówka. Tu róg to mi ślimaki zjadły. Nie ma praktycznie nic. Także tutaj w rogu nawet chyba nie będę zjadł za bardzo. Tu trochę delikatnie. No i może trochę beżu popryskamy. Dobra, bo już mi wjeżdża w drugi kawałek. O. Tak tu miałem właśnie zamysł, 2 kawałki, ale tu w tym rogu nie ma nic. Samosiewów, dlatego tutaj nie będę się nic, to niech chociaż zboże rośnie, już będę chociaż wiedział, że mam nie wjeżdżać. Czekajcie, żebym ja sąsiadowi nie strugnął działki, tak uważałem tutaj, a żebym teraz nie zrobił
spadające. Trochę mi tutaj kwieci po gałach. No i na Owroczu jest. Tu jest chrobry, to w ogóle dwa siewniki, trzy. Wygląda jakby nasion nie było. I może miał Marek G rację, bo mu wysłałem zdjęcie. Mówi, ty, to jest ewidentnie, nie miałeś nasion siewniku. Tak rzeczywiście, bo to było tylko chrobry wsiane. On jakby mi się kończył. Wiecie, on jakby mi się kończył. Zatem mówię, dobra, uznałem te 30 arów do sypie kwazara. Ale może tak być, że rzeczywiście, bo tam kończyłem, w tamtą stronę, odmiennie, z klinem uciekłem na górkę. Ja sobie to kończyłem odmiennie, bo tu na dole jest fajny kwazarek, to była wilgoci. Zaznaczyć, a zaznaczyć, bo tutaj się w ogóle pomyliłem, jeśli chodzi o ścieżki jakieś tak. Nie trafiłem w ogóle w te, co sobie tutaj siewnik narobił. To tylko dołem. Pokażcie, jak tam mam skortę. No szybki dzisiaj nie czyściłem, przyznam się z ręką na sercu. Ostatnio wyczyściłem i tylko odmuchałem po tym siewie. No bo fizycznie tu do piątka, w którą stronę zabiera, w moją. Czyli tam dobrze, że jechałem z mniejszym ciśnieniem, bo w tamtą stronę leciało na sąsiada. Ale to jest taki tylko ten mgiełka, ale mgiełka też potrafi narobić bigosu. Mgiełka też potrafi narobić bigosu. No i tu był ten system kopcikowy w tym rzepaku. To był ten system kopcikowy, który tam gdzieś najbardziej te pole mi tu zależało, mnie na tą ulewę, żeby tutaj jest potężna naprawdę buła. Oczywiście kaszel już mnie dopadł. Przy kilkanaście dni mnie będzie. A co było zrobić jeszcze inaczej i co było nie. Ale nie będziemy kombinować, bo mogę sobie zrobić w ten sposób, żeby sobie jechać, wiecie, do tego. Tu gdzieś jest to pomylone, tą ścieżkę. Żeby nie jeździć właśnie pod tą górę na pusto, to było na odwrót. Jeździć nie pod górę, bo potem przyjdzie płatek, będę tarmosił wszystko. Tu gdzieś jestem pomylony. Próbuję zaatakować tą ścieżkę, bo tu mi powinno to objąć. I wiem, że jedną jechałem ostatnio bez sensu. I to tak wygląda, że to ta jest bez sensu. Obok. Ktoś mi rozłączył na 18. Wiem, że właśnie sobie dziś tą ścieżkę bez sensu zrobiłem. Czyli taką, można powiedzieć, bez sensu tu, bez sensu tu. Czyżbym chyba coś lepiej zasiał. Oj, dobra. Bo tu z góry już kubuś nabrał pędu. Już to ciśnienie jest 5 atmosfer, choć już jestem w strefie bezpiecznej. Może sobie te obroty troszkę odejmę. No i zaraz idziemy jeszcze tutaj. Grzegorz gdzieś tam działa przy samochodach i jedziemy sobie zrobić kalibrację skrzyni biegów. Już wiemy, co jest przy silniku. Znowu w tym, o, i tu jest ten siewnik taki pusty. Pusty, naprawdę, tam jakieś pojedyncze sztuki. Ale czasami te pojedyncze sztuki, tam nawet po 5 na metrze, czy po 3 na metrze, wyjdą krzak. Co tu siejesz? Groszek. Zobaczymy, co to do wiosny będzie z tego. Zobaczymy, bo gdzieś tam mam w planach grochu bardzo dużo, jak na mnie, do zasiania. Taki jest plan, uciąć koszty azotowe. No niestety, niestety, i tu jest ta ścieżka. I tu jest ta ścieżka, w którą mam wjechać. Ja to widzę w ogóle całkiem gdzieś inaczej. Ale mi się wydaje, że ja ją zrobiłem błędnie. W ogóle te ścieżki porobiłem błędnie, tyle wam mogę powiedzieć. Tak patrzyłem, czy gdzieś tu czasami jej nie ma, ale jej tu nie ma. No dobra, no pakujemy w dom, co tutaj odetnie. Tak mi się wydaje, że ja w ogóle tutaj gdzieś, o, tu jest ścieżka, tylko ja błędnie po niej jeździłem, jakby, o. Jeden metr, to ja tu po prostu zepsułem sobie. Coś tu nakrociłem, bo tu ten klin wychodził. I teraz dopiero widzę dokładnie, gdzie ta moja ścieżka była. A ja tu jeździłem jak ostatni, wiecie kto. Nie mogłem sobie z tym poradzić ostatnio. Co mu
znowu dodamy troszkę gazu. Może teraz też trochę powiem o czasie, oczywiście, jeśli chodzi tutaj o opryskanie kubotą, a o opryskanie lampem. To kubota, jak wiecie, no ma tych koni dosyć sporo, choć tego nie czuć względem John Deere'a, no ale to jest 160 koni, około 160 koni, no to na taką górkę na 1400 sobie tutaj bez problemu wyjeżdżam. Mi się wydaje, że nawet na, żeby sprawdzić, 1300 też jedzie. To lampę to nie było realne w ogóle w taką, pod tą bułę tu wyjechać, że tam miał 1600-1700 to sobie wyjeżdżał, ale to też no, różnymi tymi biegami, tak? No, załóżmy tutaj dwójką mogę wypakować. Ale podejrzewam, żeby tam lampę wziął i zrobiłby czegoś, mi proponował nawet do lampo program, ale ja mówię, panie Grzegorzu, on idzie do sprzedania. To jest bez sensu robić tu program, żeby mnie, nie wiem, mówię. On jest tak wysłuchaj do sprzedania. No i zrobię program, no i nic z niego tak naprawdę nie użyję, tak? No bo ciągnik sprzedam, to zapłacę za program, mówię, poczekaj, może zobaczymy co kupimy, może następny będzie potrzebny. Zrobić jakieś konie. No, ale na rządzie jest mechaniczny i tu też te konie niepotrzebne. A automatycznie widać, że tutaj źle jechałem, ta moja ścieżka też była inaczej i teraz mi się to wszystko układa w jedną całość. Bo tutaj był mijak 70 cm i teraz dopiero widzę nawet mój rysik jeszcze. No zobaczcie, jak już później mnie padało, bo jak taki rysik jest widoczny, to nic, no teraz jest elegancko, pół metra, no tyle może być. Ja się zastanawiałem, gdzie ja tutaj popełniłem błąd. Ja po prostu gdzieś mi te ścieżki troszkę podrosły tymi samosiewami i ja się tutaj źle strzeliłem jakby w nie. Podczas oprysku też miałem te drapaki słabo ustawione, jedno więcej, drugą mniej. Mówię, dobra jest, czy będę widział. A to wszystko wyschło na popiół i już tam. Już widziałem, no. No teraz jest ładnie, to pół metra będę mi skręcić, ale no to gdzieś moje też siewy nie są idealne, tak? No, nie mogę tam się mocno też pochwalić, że zrobiłem wszystko na zero, na CITO, no przede wszystkim to też ta antena jest 30 cm, nie jest też tak do końca idealna. No i automatycznie moje ścieżki pojawiły się w innym miejscu, automatycznie jedziemy ostatnią i jedziemy do pana Grzegorza na kalibrację z silnika. Można gdzieś tutaj ręcznie to zrobić, wiem, bo kiedyś mi tam Łukasz przeprowadzał taką, raz Wojtek, raz Łukasz, jeszcze serwisant. Jak był, tych poprosiłem, to mi zrobili. Ale teraz nikt ci nie przyjedzie, żeby dwa guziki gdzieś tam powciskać. No to ja tutaj kończę, jadę do Grzegorza na tą kalibrację, próbuję pod przylepkę, popryskam trochę, podgrzeję ten olej w tym ciągniku, żeby tam ta temperatura była około 40 stopni czy ilu, bo to dostaję w obiegu lata opryskiwać, to mówię, też ten olej szybciej się tutaj podgrzewa. No i teraz jest picobello, no i tak miało być, bo ja tak widzę, że lawirowałem, akurat tutaj nie ma zbyt wiele rzepaku do rozjeżdżania. No i teraz jest zero. No widzicie, no czasami panika, teraz spokój i już się znalazłem. W piachu. Ja bym chciał taką obsadę na dole, to mam ją w piachu, a na dole bym chciał piachową, no to mam inną. No i tak się nieraz życiu zdarzy. Do usłyszenia. Witam was ponownie. Za mną macie, nie wiem czy to jest widoczne, może tak, jak już tu lustereczko odsunę się, plantację rzepaku zasianego w sierpniu. Obok jest plantacja zasiana po groszku, to nie wiem czy będzie widoczne. Tak tu trochę pokręcę tym lusterkiem. Może to chwycić się 20, chyba 2, bo 3 sierpnia bezorkowo po groszku, ale po groszku mówią, że zawsze jest pięknie, dlatego może warto go wsiać. W końcu pryskam prysk, może dziwnie odciąłem sobie, ale to nieważne, tu można pogonić coś śmiało.
bo tu sąsiada pszenicy nie ma, tu mamy rzepak, tu mamy drogę, tam mamy rzepak, także tutaj jak najbardziej jest możliwe przyspieszenie. No i tu na obrociu też jakoś zbytnio tego rzepaku. On jest, bo część jednak powychodziło później po tych deszczach, ale on jest mały. Najlepszy jest tam z przodu, tam gdzie jest drena zapchana. Jak jest mokry, to ta woda wybija, ale jak jest suchy, to tam jest fajnie wtedy. Tam jest wtedy dobrze. No ale trochę już jest lepiej, jeśli chodzi o tam, bo już głębi poorane i rośliny głęboko korzeniące się, buraki, nie buraki, i trochę tam już się polepszyło, jeśli chodzi o tamten odcinek, ale tam nawet i rzepak jest lepszy, normalnie tak ja bym chciał mieć. Ja już wiem, że po prostu za płytko zasiałem, no. Termin jeszcze u nas nie był zły, bo 7-8 listów, no to rzepak jeszcze nie jest jakiś tam mały, bo to jest ta faza, gdzie on niby tak zawiązuje plon, niby tak. Nie wiem, jak to w tym prawdy jest, ale tak słyszałem, że to zawiązuje plon. Tu sobie trochę drogi liźniemy, a co nam tam przeszkadza. Okulary, bo słońce oczywiście jest opadające. Zaznaczyć, a zaznaczyłem Chrisu belkę na dół. Nie wiem, jak mam tą kamerę skierować, czy na prawo, czy na lewo. Jak to tam w ogóle ten rzepak będzie widoczny, ale to tam się ciepło, jakiś krzak. Super. Lubię takie niuanse. No i tutaj też jest fajny, niefajny. Po bokach fajny, nie wiedzieć dlaczego. Środkiem niefajny. Tam coś jakbym normalnie wpindoliło mi ten rzepak pierwszy przejazd. Musiały być nasiona, bo to jakby pierwsze kółko, a może jeszcze źle ustawiony, bo tak trochę mocniej na tą trzynastkę to miałem ten docisk i dalej to było za mało i te kółka trzeba było przestawić trochę na głębiej i ten docisk może przy tej prędkości około 8 na godzinę nie był zły, tylko po prostu było za płytko i ta masa słomiana, która była, która jeszcze jest, nie było, ona jeszcze jest, spowodowała mi to, że ten rzepak się jednak wsiał płytko. Jednak jedna tarcza, wiecie, to nie przycięła tej słomy. Ta słoma była żywa, taka mocna, twarda. Nie była taka skruszała. Jakby założmy pszenica po pszenicy miała trafić troszkę później, to ta słoma już jest trochę, wiecie, jakieś słońce, trochę wody, ona jest inna. No i zbliżamy się do strefy ładnego. Tu bym powiedział, że jest fajny, aż za kapitalny, bo tu jeszcze był robiony gruberem, tak jak wam wspominałem, tu pryzmat buraku, to tu na obrociu całą placę, oczywiście nie mówię, że nie ma, ale tu po mojej lewej stronie, no zaraz sobie zresztą zobaczycie, mam nadzieję, bo już mi się tam pamięć kończy, zaraz sobie zobaczycie właśnie po tej lewej stronie. Patrzcie się teraz, nie wiem, może mam słońce tutaj ten, ale tu był po prostu kapitalny. No i to właśnie było, tu było wilgotno. To było wilgotno i on, mimo że przecież nie był głęboko posiany, przyjął się. I on tu w dużej mierze, to wygląda źle, ale jakby się wyszło i przeszło przez pole, to ta obsada jest rokująca. O, tak bym powiedział, że ja na pewno takiego rzepaku nie będę likwidował, pomimo że jest mniejszy, większy. Nie wiemy, jaki listopad. Na razie gdzieś początek listopada ciepły. Wiadomo, że on już tam kłęb dostał tymi siwroskami, troszkę go podpuliło. Ale dostał od Chrisa witaminki, dostał to. No, to tak wiecie. Nie ma co się tutaj denerwować. Do wiosny daleko. Jego właśnie tak zrobić, żeby on się dociągnął, żeby wzmocnić jego system korzeniowy. A nie się poddawać, że już pół zapinam, jadę orzut, bo nic z tego nie będzie. Tak, gdzieś tam wrzucę krótki film, to tam będzie
właśnie moja historia z rzepakiem, tam było 10-15 sztuk, bo sprociłem siebie, jeszcze był tam chlomazonem, tam mu przypaprałem, że takie początki, jeszcze mniejsze doświadczenie, mniejsze to, nowy siewnik, jeszcze sam siewnik, robiony agregatem, cholera wie, niewyzerowana, przepadnia, to, tamto i wyszły cuda. Niby wiedza, niby siewnik, niby wiadomo, że się zeruje, próby kręcone, a i tak nie wyszło tak, jak mówić. Także widzicie, się śmieję, nawigacje, opryskiwacze, cuda, cudawianki, siewniki, piękne, talerzowe, kółka dogniatająca, a robota i tak zepsuta. A robota i tak zepsuta. No nieraz tak w życiu bywa, no to by po prostu... To stwierdziłem, że nie będę orał, bo jest sucho, później gdzieś spadło, to mówię, nie będę, bo mówię, lepiej tym gruberem, mniej tej ziemi na wietrz. No i może coś w tym było, bo tak, te wiatry były, to i to było, i tych słomy naprawdę tutaj też się dosyć sporo darza, bo akurat się poruszamy po plantacji słomianej, gdzie było pszenica Asory. I tutaj tej słomy było więcej, aniżeli na Emilu. No i tak, na każdej plantacji są mniejsze miejsca, lepsze, są gorsze, ale tu można by powiedzieć, że ten rzepak jest tutaj największy, jeśli chodzi o wzrost. Większego nie ma. Także no przykro mi to powiedzieć, o tutaj, gdzie ta woda było tak ciapskowato, no kurde, no bo powiedział, że nawet mi się nadawał do regulacji, ale już... Nie ma co tu regulować, a ja go nie chciałem regulować w żaden sposób, nawet podstawowym tebokonazolem, z tego względu, że mówię, jeden ma cztery liści, dopiero drugi wyszedł. No i nigdy nie byłem w takim dramacie, no bo na taką skalę jeszcze tak mi się nie zdarzyło, żeby ten rzepak tak był poszatkowany. Ale to jest już nauka na przyszły rok. Ja tutaj coś trzeba zrobić, żeby robić to na raz, żeby nie jeździć tą talerzówką, przelecieć tą talerzówką przed, porozciągać tą słomę, zapitolić tego grubera. No, oglądam też Wojtka i on gdzieś widzę, że mówi, że inaczej, że załóżmy po wykonaniu jakiejś tam bez orki czegoś, wtedy puścić talerzówkę. Ale my puszczamy wtedy talerzówkę, to no niewiele zostaje po prostu w tej ziemi, tak? Też była puszczona talerzówka, no to gdzieś przespał, to jakieś te bryłki zostały, ale to już tak naprawdę są tutaj znikome. Po rzepaku to już w ogóle tył proszek został, także tam nie ma nic za bardzo z tych bryłek. Nie lubię takiej rozpalonej ziemi, no ale to są takie warunki, a nie inne. Się trafiły na siebie zbóż, no i proszek jest. Także coś tutaj trzeba będzie pomyśleć, bo mi się wydaje, że no pługiem to tu na te 25-7 cm tu nie ma możliwości przejścia tak głęboko, bo tu nie ma tyle ziemi, żeby na tyle przejść, także tutaj jest też dobry przerywnik. No zobaczymy, jak to będą jakieś większe opady, jak to się będzie kształtowało wtedy. O, tu bardzo fajne miejsce się zdarzyło. Ładne takie tutaj, no ewidentnie on by był dużo większy, gdyby trafił głębiej, tak? Nawet się gdzieś zatrzymywałem, coś patrzyłem, to też jest taki większy. Tu będzie ten moment, no tam, taka kubka nawet, jakby go było więcej. No i tu jest go mniej w tym rejonie. No nic, no. To też kicha wygląda, no bo tego małego coś przyleciało i go zjadło, tak? I on jednak z tej obsady mojej zakładanej 55 sztuk wyleciał. Wyleciał ten właśnie malutki, coś przyleciało i go szkodziło, był na tyle mały, że sobie z tym nie poradził. A ten większy, czyli miał 4 liście, bo ten nalot, to no, lepiej to zniósł i to widać po prostu, bo jakaś tam ochrona była przeciw tym robakom, no i... No i tak to wygląda, jeśli chodzi o ten rzepak.
to samo siebie mówię, no zobaczcie na wygląda, no kolejne pole, gdzie ich jest bardzo mało. Mimo że są takie dziury do tego tej pszenicy, no praktycznie tutaj nie ma wiele. Także chociaż jest jeden plus, że nie trzeba było tego rzepaku głębić od razu. Kiedy on był taki malutki, no teraz też w tych większych miejscach, to ja jestem tego świadomy, że te samosiewy się schowały już pod te liście, gdzie ta obsada naprawdę jest, te 55 sztuk, czy tam 45 sztuk, 55 to zakładałem, 10% może się nie przyjmie. No i tu jest kolejne właśnie, tu jest to miejsce, gdzie ta woda pociąga, no i inny rzepak, no by nie na tym samym polu był posiany. No i co ja bitny żuczek mogę zrobić, no. To już nie ma co tutaj ubolewać nad tym, jak to wygląda, tylko po prostu trzeba coś zrobić, żeby wyglądało lepiej. I taką fajną puentą was tutaj nie chcę zanudzać, bo już no, jest tam troszkę tego filmu tam, no i mówię, to jest jeden z lepszych. Gemini tam fajnie też wygląda, jeśli o obsadę jest mniejszy, ale jest go więcej. To ewidentnie trzeba było chyba jeszcze, pokrótce tylko powiem, tą bronę trzeba było przestawić na trzeci otwór i żeby ona mieszała głębiej, to podejrzewam, że troszkę bym tą ziemią bardziej wstrząsnął i przede wszystkim też te ślady po kole, bo jednak ta ziemia po tym grubarze była taka napuszona, taka puszysta i wydaje się, że te ślady po grubarze, ślady po ciągniku podczas siewu byłyby mniej widoczne, a tu jednak widać, że to on był w tej strefie suchej, tak? No, są te widoczne po tych kołach właśnie te gorsze schody. O, akurat mi się kończy ciapa, to jeszcze będę musiał tutaj sobie dorobić. Dobrze, chociaż zapamiętałem ile było, to muszę jeszcze zobaczyć na jedną plantację rzepaku, właśnie tam jest też. Tam, gdzie tak było mokro, fajnie, spodziewałem się, że tam będzie najpiękniejszy, ale to się tylko spodziewałem, bo wcale tam ten rzepak nie jest ładny. Tam ewidentnie też go coś go wmuciło, bo dookoła rzepaki, a po co mają gryźć stary rzepak, jak taki fajny, młody jest, ledwo co wysiadł, mięciutki, fajniutki, no to się chwyciły na mój, no kurde, no. Jest to na pewno w jakimś stopniu nauczka. To następne fajne miejsce. Tu się znowu zatrzymywałem, patrzyłem, czy jest rzepa. No i wtedy automatycznie gdzieś, nie wiem, trafił głębiej, bo taki ruch się wykonuje do tyłu. I on jest, bo to pokazuje skalę, że trafił za płytko. No i stąd taki jest. Duży, mały, nijaki. No ale tu żadna regulacja, mówię, nie wchodziła w grę, bo z tego względu, że on to już będzie mi teraz wdrykał. A akurat to by zostało, a niewiele by to zostało. Dobra, on już się już kończy, już będę go ciskał do zera. To ja też również kończę, no zobaczcie, tutaj sobie akurat gdzie się zatrzymałem, no jaki to rzepak siany we wrześniu. No petarda, no taki jakby był paluchę lizać. No i tak właśnie było w tamtym roku, też mi się upiekło w tym wrześniu i tak się podsuwałem po głowie, mówię, jedziemy. I jednak po talerzówce, po tych wałach zrobiło się twardo i trzeba było tą bronę jednak chyba dać głębiej i bardziej to mieszać. Bo deszczu i tak nie było, wilgoci też nie było i może jakby trochę tej wilgoci namieszałby bardziej ze spodu, to ten rzepak może by był otoczony trochę bardziej tą wilgotną ziemią. To są tylko już spekulacje. Pozdrawiam was serdecznie i do usłyszenia.